Szanowni Państwo, jak zagłosować w budżecie obywatelskim Mazowsza? Klikamy w wyszukiwarce adres strony bom.mazowia-v.pl. Pojawia się strona, na której widać, ile pozostało do zakończenia głosowania. Przypomnę, iż głosowanie trwa od 29 maja do 23 czerwca. Klikamy Głosuj online. Pojawiają się podstawowe informacje o głosowaniu. Przechodzimy poniżej i klikamy Rozpocznij głosowanie. Wypełniamy formularz danymi, imię, nazwisko, numer telefonu. Wybieramy powiat, w jakim zamieszkujemy. Można kliknąć pierwsze litery i od razu pojawi się do wybrania odpowiedni powiat i automatycznie to samo robimy z miejscowością. Następnie klikamy, czy jesteśmy osobą pełnoletnią, czy niepełnoletnią. Jeżeli klikniemy, że jesteśmy osobą niepełnoletnią, pojawi się informacja o wpisaniu danych do osoby, do rodzica bądź osoby, do prawnego opiekuna. Wpisujemy, klikamy, że jesteśmy osobą pełnoletnią i przechodzimy dalej. A, przepraszam, jeszcze zaznaczamy, iż jesteśmy mieszkańcem Mazowsza. Przechodzimy do miejsca, w którym możemy wybrać jeden projekt ogólnowojewódzki i jeden projekt podregionalny. Klikamy na projekty ogólnowojewódzkie. W górnym lewym rogu, najprościej wpisać w wyszukiwarce numer 62, pojawi się od razu projekt Wiwat Puławski Piknik Historyczno-Kulturalny. Klikamy Wybierz. I wybieramy projekt z puli podregionalnej. I też najprościej wpisać w wyszukiwarkę w lewym górnym rogu projekt numer 64 Święto Seniorów Powiatu Grójeckiego. Klikamy Wybierz i przechodzimy dalej do głosowania. Następnie klikamy Dalej i powinniśmy teraz otrzymać SMS, który należy wpisać, aby zagłosować. Dziękujemy, głosowanie się odbyło. Można wypełnić ankietę, nie jest ona jednak obowiązkowa. Bardzo serdecznie dziękujemy, zachęcamy do głosowania na nasze projekty.